Co dalej z tramwajem wodnym w Grudziądzu? Jeżeli powstanie, to nie z miejskich pieniędzy. Chyba że radni zdecydują inaczej, a nie były prowadzone jeszcze z nimi rozmowy. Z komunikatu wystosowanego przez prezydenta Grudziądza wynika, że pomimo iż projekt spotkał się z zainteresowaniem Roberta Malinowskiego, jednak jego zdaniem projekt związany z uruchomieniem tramwaju wodnego powinien być realizowany poza strukturami Urzędu Miasta. Jak podaje biuro prezydenta, pomysł zakupu jednostki pływającej wykorzystującej walory przyrodnicze Wisły był już wcześniej rozważany. Niestety pani projekt nie spotkał się z takim pełnym uznaniem ze strony Urzędu Miasta. To znaczy nie powiedziałabym, że nie spotkał się z uznaniem, bo w piśmie wyraźnie napisano, że projekt jest godny uwagi, natomiast miasto na tą propozycję pieniążku wyłożyć nie może. Podano tam parę innych powodów, dla których ta inwestycja nie może się, że tak powiem, stać. Jakie to były powody? No między innymi, że należy pogłębić Wisłę na znacznie dłuższym odcinku. Należy to wpiąć w program pogłębiania i unowocześniania nabrzeży, między innymi województwa wielkopolskiego. To nic do rzeczy nie ma. Nam wystarczy 10 km żeglownej Wisły, a ona z tym poziomem wody, który ma dla tego typu tramwaju, jest wystarczająca. Musi być wystarczająca, skoro wybudowano marinę i wybudowano ją przed pogłębianiem Wisły, więc te jachty płynące chyba z Gdańska, z Kaliningradu, oby pokonają tę wodę i nie ugrzęzną na mieliźnie. Dlaczego miałoby się to przydarzyć tramwajowi? Pomysłodawczyni Zofia Chlebowska szuka obecnie poparcia i wsparcia w różnych środowiskach. Spotyka się z przedsiębiorcami, mieszkańcami, politykami, a także ma nadzieję na spotkanie z radnymi, którzy zawsze ostatecznie decydują o finansowaniu inicjatyw środkami budżetowymi. Nie zraziła się pani i dalej działa i próbuje jakiś projekt popchnąć. No wie pan, zrazić się, no zanim się szczyt zdobędzie, to parę razy się wchodzi na ścianę, odpada i dalej wchodzi. To byłoby nieporozumienie. Myślę, że ten projekt z tymi ludźmi, z tymi osobami, z tymi zgromadzeniami, jak dzisiejsze zebranie na drugie w tej chwili z prezentacją biegniemy, spotyka się z takim zrozumieniem, aplauzem, wręcz, żeby nie powiedzieć zachwytem, że dlaczego ja miałabym to włożyć do szuflady i uważać sprawę za zakończoną. Jednoosobowe nie prezydenta nie przekreśla całej inicjatywy społecznej. A co na to radni? Nie miałam przyjemności jeszcze przedstawić tego projektu radnym, ponieważ nie miałam jeszcze przyjemności. Jednym z pomysłów na sfinansowanie tramwaju wodnego jest finansowanie społeczne, a więc przez mieszkańców Grudziądza. Jednym z pomysłów na sfinansowanie tego projektu jest tak zwane finansowanie społecznościowe. Co to jest takiego? Tak, zaproponowałem właśnie pani Zofii pomysł na sfinansowanie jej pomysłu jako finansowanie społecznościowe. Jest to sposób na to, aby mieszkańcy Grudziądza, jak i mieszkańcy całej Polski mogli dołożyć się do realizacji tego przedsięwzięcia. W jakiej formie to by miało się odbywać? Spółka, spółdzielnia? No bo jest wiele różnych form własności, które mogłyby ewentualnie wejść tutaj w kontakt ze społeczeństwem. Tak, finansowanie społecznościowe mogłoby się odbyć na przykład poprzez spółkę. Wtedy moglibyśmy mówić o finansowaniu społecznościowym udziałowym. Byłby to jeden z większych, z największych, tak? Byłby to największy projekt finansowania społecznościowego w Polsce, gdzie byśmy w zamian za pieniądze mogli wręczyć ludziom udziały, tak? Żeby mieli udział w zysku z tego przedsięwzięcia, które po kilku latach będzie rentowne, co wykazała nasza analiza ekonomiczna. Czyli teraz spotkają się państwo z różnymi środowiskami, żeby przedstawić obliczenia, no i samą ideę. Tak, póki co spotykamy się, przedstawiamy tą wstępną analizę ekonomiczną, przedstawiamy pomysł na finansowanie, natomiast nie jest to jeszcze nie są to spotkania ostateczne, gdzie przedstawiamy konkretne wyliczenia, oferujemy te udziały, bo to będzie odbywało się za pośrednictwem platformy internetowej. Sama idea tramwaju wodnego powinna chyba jednak być wkomponowana w całości w strategię i ofertę miasta. Tylko wtedy ma możliwość powodzenia. Prywatna inicjatywa może spotkać różnego typu bariery, chociaż jak podaje biuro prezydenta, miasto może wspierać tego typu inicjatywę poprzez jej promocję w materiałach informacyjnych. Na zakończenie można chyba przytoczyć klasyka. Bardzo dużo energii poświęcamy, skupiamy się na barierach, tak, przeszkodach, jakie są. No, popatrzmy też na szanse, jakie tutaj. Oczywiście, że to są bariery, że to jest, nie jest łatwe.